Ostatnio moim zdaniem Disney i Pixar nieco upadają. Może nie są już na płasko, ale są raczej na kolanach. Mimo tego, że są największą animowaną hegemonią świata, to ostatnio ich filmy zaczynają się coraz mniej podobać. Oczywiście nowy film Pixara, co w duszy gra, zapowiada się dobrze. Mieliśmy też wybitne Coco, Fajnych Nieomocnych 2 i OK Krainy Lodu 2, ale mieliśmy też Auta 3, które porzuciło wszelkie morały, jakie ustaliła seria, na rzecz żenujących bełkotów o postępie i tym, jak to wszystko ma być nowe, bo nie to źle, a Zygzak musi odejść, bo jest stary, nie masz prawa się ścigać, proszę Zygzaku, ustąp miejsca kobiecie, kobiecie samochodowi, który ze wszystkim o ciebie lepszy. Potem mieliśmy też Nijakie Toy Story 4, które porzuciło jakiekolwiek morały serii ponownie o przywiązaniu i przyjaźni, a teraz mamy film Naprzód. Film, który moim zdaniem jest jednym z najgorszych obecnych filmów Pixara, a także najbardziej sojowym. Zacznijmy od fabuły. Mamy świat fantazy, który dawniej był pełen magii, ale później stał się podobny do naszego i wszyscy o niej zapomnieli. W tym świecie mamy nasze rodzeństwo dwóch elfów, którzy pewnego dnia przyzywają swojego zmarłego ojca. Ojciec niestety pojawia się tylko jako nogi i muszą znaleźć sposób, żeby był cały, żeby mogli się z nim pożegnać. Zwłaszcza jeden z nich, bo nigdy nie znał go za życia. Przyznam, że fabuła filmu jest bardzo nietuzinkowa, fajna i wzruszająca i szkoda, że zmarnowano ją na tego typu film. Film zadaje sobie bowiem pytanie, co by było, gdyby postacie fantazy mieszkały w nowoczesnym świecie? Pytanie, które mi osobiście kojarzy się jedynie z tymi żenującymi tamrowymi komiksami i memami typu co gdyby czarodziej miał hoverboarda, Quake Bell, Superman! Nie jestem fanem przekładania trupów fantazy do nowoczesnego świata. Jedyna rzecz, która to zrobiła dobrze moim zdaniem, to serial Grimm, a tutaj są po prostu źle zrobione i moim zdaniem to trochę żenujące. Jasne, może to jest sobie argumentarz, że to jest parodia fantazy, ale jeśli chcecie zobaczyć dobrze zrobioną parodię fantazy w nowoczesnym świecie, to polecam mangę South Park Kijek Prawdy. Cholera, ja jestem w stanie wymyślić śmieszniejszy żart fantazy w prawdziwym świecie na popykaniu lepiej niż te filmy. A tak! Co ty zrobiłeś? Czemu go zrobiłeś? To był dobry chłopak! Dzieciorku mają znaczenie! Nie jestem fanem tego, czym stał się świat, w szczególności Zachód, ale nie będę politykował, bo ten kanał nie jest kanałem politycznym, nigdy nie będzie. I powiedziałem to po prostu dlatego, że chciałem powiedzieć, że oglądanie szeroko pojętej fantazy wersji tego cringe'owego zachodniego świata to dla mnie żeżuncja. Przepraszam, jeśli zacznę jak politruk, ale wydaje mi się, że większość znaczących męskich postaci w tym filmie jest sojbojami, poza tymi, którzy mają być w oczach widza głupimi albo zachowującymi się źle wobec protagonistów. Te to oczywiście normalni mężczyźni, na przykład ojciec głównych bohaterów. Nie mówię, że każdy mężczyzna powinien być super silny, potężny He-Man, ale warto zachować zdrowy rozsądek i nie robić ze wszystkich złych lub głupich postaci tradycyjnie męskich mężczyzn, a ze wszystkich dobrych tak zwanych sojowych chłopaków. Przykładowo, Janko, dobry sojboj. Bogdan, dobry, ale tradycjonalista i głupi, więc męski. Policjant obrok, niemiły ojczym, męski. Ojciec, oczywiście, że dobry, sojboj. Losowy miły facet, sojboj. Szkolny łobuz, męski. Jedyna tradycyjnie męska dobra postać poza Bogdanem to ten pierdolony troll, który pojawia się w dwóch scenach. I nawet sam nie wiem, czy jest dobry. Nie tylko płeć męska jest w tym filmie w ten sposób przedstawiona. Wszystkie kobiety w filmie wyglądają jak jakieś bełkoty Stamblera, a matka głównego bohatera wygląda tak, jakby miała mi zaraz napisać pod tym filmem komentarz na 50 stron na temat tego, że przywitałem się pani i panowie, a nie fo. Wydaje mi się, że ten film stale robi takie mrugnięcia do widowni mówiące, patrzcie, jacy jesteśmy woke. Szefem gangu wróżek jest kobieta, a kobieta wynajduje w tym świecie prąd i tak dalej. Przepraszam, jeżeli kogoś tym uraziłem, ale taka jest moja opinia. I między innymi takie rzeczy w tym filmie zauważam. Dlatego właśnie tak ostro cringuję, kiedy widzę, że coś, co bardzo lubię, czyli fantazy, zostało połączone z sojową zachodnią współczesnością, którą widzimy w tym filmie. Właśnie, przejdźmy teraz do głównych bohaterów. Są to Janko i Bogdan. Janko to tej mniejszej, który jest głównym protagonistą i wygląda jak Linguini albo Yandere Dev. Tak jak mówiłem, on się niestety każe z sobą i niezbyt za nim przepadam. Jego brat Bogdan natomiast to naprawdę fajna postać, która pokazuje pewną hipokryzję tego filmu. Morałem filmu jest to niby, że nie zapominają o tradycjach i po przeszłości, co jest bardzo wartościowym morałem potrzebnym w dzisiejszych czasach, ale w filmie on jest tradycjonalistą i kocha przeszłość, ale przez to właśnie jest przedstawiany jako ten głupszy i jest centrum żartów takich jak ha ha ha, ale śmieszne, gra w Dungeons and Dragons. Ale zabawne, prawda? Ktoś ma hobby, ale śmieszne. Ha, ha, ha! Broni zabytku przed wyburzeniem, ale śmieszne, teraz głowa mi odpadnie. Oczywiście Bogdan jest bardzo fajną postacią, jestem w stanie w nim odnaleźć trochę samego siebie i pomaga swojemu bratu, jest bardzo wspierającą osobą, ale widzę, że to miał być tym śmiesznym. Większość żartów z fantazji w tym filmie jest ponownie dość żenujących. Nie powiedziałbym, że jako fan fantazji jestem obrażony, tylko raczej mocno zażenowany. Jakbym oglądał te cringe'owe komiksy, memy z Quake'a czy innych komiksów typu co jeśli Gandalf miałby telefon? Albo co jakby Władcy Pierścieni były samochody? W całym filmie natrafiłem na trzy śmieszne żarty, z czego jeden wynika z polskiego dubbingu, który jest na bardzo wysokim poziomie, z całkiem śmiesznymi tekstami typu kto nie lata, ten szmata. Co do polskiego dubbingu, to myślę, że powinniśmy zaadresować tutaj pewną kontrowersję, jaka wynikła w kwestii tego filmu w Polsce. W pewnym momencie główny bohaterów zatrzymuje patrol policji, którego członkowie to lesbijska para. Przepraszam, że nie wyglądam na kobiety takie czasy, ale w pewnym momencie cyklop mówi to. Zdaje się, że już widzę, o co tutaj chodzi. Na serio? Przeszywani rodzice nie mają łatwo, prawda? Myślisz, że mnie moja pasierbica nie doprowadza czasem do szału? O, jasne. No to tyle. W oryginale mówiła dziewczyna, a nie pasierbica. W Polsce zmieniono słowo dziewczyna na pasierbica i był wielki problem, wielki płacz. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jaki jest w tym problem. Po pierwsze, ta postać dosłownie pojawia się na parę minut i nie jest nawet ważną postacią, a po drugie, przykro mi, ale Disney nie jest waszym przyjacielem i jego celem jest tworzenie filmów dla kasy, a ta szeroko reklamowana reprezentacja jest tylko chwytem marketingowym, który jest używany na zachodzie. Hej, cieszcie się, przynajmniej nie zakazali tego filmu jak pewna część świata. Niestety, parę śmiesznych żartów nie sprawia, że ten film fantazy o sojbojach w dzisiejszym sojowym świecie nie stanie się dobry w moich oczach. Animacja w tym filmie wypada bardzo dobrze i nie mam z nią żadnych problemów, nie mam czego tutaj się przyczepić, jest elegancko. Muzyka też jest okej, ale jest jej mało. Może po prostu przyzwykłem do tego, że były takie filmy jak Coco, w którym wybita muzyka zawsze jest obecna i jest jakąś częścią historii. W filmie mamy tylko taki jeden moment, gdzie tańczą ze swoimi ojconogami. Innymi słowy, Naprzód to bardzo ciulowy film, nie podobał mi się i mam nadzieję, że co w duszy gra będzie o wiele lepsze.